Na terenie województwa podlaskiego działa aż 14 urzędów skarbowych. Choć okres składania zeznań podatkowych wciąż trwa, do kieszeni podatników już wrócił ogrom pieniędzy. Najwięcej nadpłaconych podatków wróciło do osób rozliczających się w stolicy województwa. Dwa białostockie urzędy skarbowe oddały podatnikom niemal 261 milionów złotych. Na drugim miejscu jest urząd działający w Suwałkach, który zwrócił do portfeli płacących podatki dochodowe aż 67 milionów 200 tysięcy złotych. Na trzecim miejscu uplasowały się kieszenie łomżyńskich podatników. Ci odebrali przelewy łącznie na ponad 53 miliony. Skala zwrotu nadpłaconych podatków jest w bieżącym roku ogromna. Kwoty robią wrażenie, a jak podkreśla rzecznik Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej, to jeszcze nie koniec. Zeznań podatkowych bowiem jeszcze nie złożyło około 40% zobowiązanych. Tegoroczne rekordowe zwroty to wynik zmian podatkowych wprowadzonych pod hasłem niskie podatki, wyjaśnia Krajowa Administracja Skarbowa. I dodaje, że stawka PIT została obniżona z 17% do 12%, a kwota, od której nie płaci się podatku, została podniesiona do 30 tysięcy złotych. Ponadto do 120 tysięcy złotych podniesiony został próg podatkowy. W efekcie wyższy 32% PIT płaci się dopiero powyżej tej kwoty. Wcześniej w drugi próg wkraczali zarabiający ponad 85 tysięcy.